No, witajcie. Dzisiaj popowiadamy troszkę o mojej historii pobytu w Stanach Zjednoczonych. Ja wiem, że już nagrałem na ten temat jakieś filmy. Tam czasem jadąc ciężarówką, historia mojej pracy w USA, no ale nie każdy ogląda stare filmy. Czasy się zmieniły troszkę. Teraz jestem emerytem, nudzi mi się, nie ma o czym filmów robić, z domu nie wychodzę. Więc stwierdziłem, że może zrobię taką serię. Czasami ludzie mówią, niech ja książkę byś napisał. No, książki mi się nie chce pisać. Dużo prościej jest opowiedzieć, jak to było tutaj od początku, w jaki sposób przyjechałem do Ameryki, w jaki sposób paszport dostałem. Nie wiem, czy nagrywałem film. O tym na pewno napisałem tekst. Jak nagrałem film, to będzie na końcu tego odcinka, która to godzina jest, bym się tu nie rozpędził za bardzo, bo to takie będą 15-minutowe filmy, żebyście za dużo czasu nie tracili. Aha, no i ten film nie powstał dzięki sponsorom, nie powstał dzięki YouTube, nie ma reklam na moim filmie, aktualnie skończyłem ze partnerstwem z YouTube, więc jak ktoś ma jak ktoś ma na przykład program taki, żeby blokował reklamy na YouTube, to proszę bardzo, możecie bez wyrzutów sumienia blokować wszelkie reklamy, bo na pewno dla mnie to nie zrobi żadnej różnicy. Odciąłem pępowinę od YouTube'a, po prostu takie bogactwo płynęło kanałem z YouTube'a że stwierdziłem, że szkoda sobie zawracać głowy, zwłaszcza, że na koniec roku jak się rozlicza podatki, to trzeba to rozliczać, a to były takie groszowe sprawy, że, że nie ma. Nie mam grosza z YouTube'a, to jest totalna amatorszczyzna. Robię to tylko z miłości do samej produkcji filmowej, że tak powiem. No ale nie o tym miało być, miało być o moim pobycie w Ameryce, więc przyleciałem do Stanów Zjednoczonych, w 1982 roku na wiosnę, w lutym. Przyleciałem legalnie jako uchodźca polityczny, w związku z tym miałem zieloną kartę od początku. Organizacja, która nas tutaj przetransportowała z Austrii, z tak zwanego obozu dla uchodźców, to była Tolstoy Foundation, Fundacja Tolstoja. Fundacja prowadzona przez rodzinę Tolstoja, pisarza rosyjskiego. Która pomagała imigrantom z Rosji, ale w akurat w tamtym czasie nie było imigrantów z Rosji, było dużo imigrantów z Polski, więc pomagali nam. Jestem bardzo wdzięczny tej organizacji za to, co zrobili dla nas. To znaczy, po prostu zajęli się wszystkimi sprawami organizacyjnymi. Więc no wcześniej może wspomnę, yy, sam dzień wyjazdu. My, myśmy byli bardzo krótko w Austrii, my byliśmy tam tylko 4 miesiące, znaczy ja tam byłem tylko 4 miesiące. Ludzie siedzieli koło roku, niektórzy albo i dłużej. Natomiast ja sobie tam kupiłem samochód za całe 100 dolarów z kodę 105, która była zarejestrowana w Czechosłowacji, w czeskim Cieszynie, na jakieś polskie nazwisko. Także jeden z poprzednich właścicieli, czy oryginalnym właścicielem, był jakiś Polak prawdopodobnie, ale to było takie przechodnie auto. Po prostu ktoś, kto wyjeżdżał, sprzedawał ją, było ogłoszenie, sprzedam skodę za 100 dolarów, więc ją kupiłem bez żadnych umów. Dałem 100 dolarów, wziąłem auto, jeździłem nią 4 miesiące czy pół miesiąca, i wyjeżdżając, sprzedałem następnemu za 100 dolarów też bez żadnych dokumentów, po prostu był tam jakiś dowód rejestracyjny na kogoś i się tak jeździło. Jakoś to działało, nikt się nie czepiał takich rzeczy. No ale przez to, że miałem samochód, to dużo w stanie byłem sobie załatwić, yy, przyspieszać. Po prostu yy, dzięki temu sprawy się potoczyły szybko. Dzięki temu, yy, interview w konsulacie amerykańskim, miałem już po dwóch miesiącach od wyjazdu do Austrii. Niektórzy czekali dużo dłużej na to. I to był bardzo szczęśliwy termin, bo to był termin 14 grudnia 1981 roku. A jak pamiętacie z historii, dla Was to historia, dla mnie to moje życie. Taki stary już jestem. 14 grudnia w 1981 roku tak się złożyło, że wypadł na zajutrz po 13 grudnia, a 13 grudnia. To było ogłoszenie stanu wojennego. W związku z tym wszyscy dostali azyl polityczny w tym dniu, bo tak to zaskoczyło wszystkich, że nas tam wręcz niemalże kwiatami witali. Ale tak jak mówiłem, nie o tym miało być, tylko o tym, że przyleciałem dzięki tej organizacji. Przed dzień wylotu zebrali nas wszystkich gdzieś tam w tym miasteczku, gdzie mieszkaliśmy. Przyjechali ludzie z organizacji, powiedzieli: Dobra, jutro, jutro rano. Jedziemy do Wiednia, z Wiednia samolotem do Londynu. W Londynie się przesiadamy na Jumbo Jetta i lecimy do Nowego Jorku. Tutaj zaczęli rozdawać paszporty, bo nasze paszporty były na policji i wszyscy dostali paszporty, tylko ja nie dostałem. I pytam się: No a ja? Gdzie jest mój paszport? Nie, twojego nie ma. Jak to nie ma mojego paszportu? Jak ja polecam? Ty, ty nie lecisz. Jak to nie lece? Wszyscy lecą, moja żona leci i ja chcę do Ameryki. Jak to nie lece? Co się stało? No bo ty masz azyl austriacki. Jak to mam azyl austriacki? Ja się nawet nie starałem o azyl austriacki. Ja nie mam podstaw do tego, żeby dostać azyl polityczny w Austrii. No nie wiem. Nie dali twojego paszportu, bo powiedzieli, że ty masz azyl austriacki. A tak to wtedy wyglądało. Jak ktoś miał pobyt stały, wtedy nie można było mieć podwójnego obywatelstwa w Europie. Jak ktoś dostał azyl polityczny w Austrii, to mu zabierali paszport, bo ten paszport odsyłali do Polski i można się było starać o papiery austriackie. Nie miałem pojęcia o tym. Gdybym wiedział, to w ogóle nie wiem, czy ja bym wyjechał do Ameryki, bo. No, wtedy wszyscy chcieliśmy zostać, nie wszyscy, ale sporo ludzi chciało zostać w Europie legalnie, tylko nie dało się wyjechać legalnie na Zachód i po prostu tam mieszkać. I pamiętam, jakby taki program Dania ogłosiła, że przyjmie pięć rodzin polskich osób niepełnosprawnych. Że jak ktoś jest niepełnosprawny, to pięć takich rodzin przyjmie Dania. To był wielki, wielki zakres pomocy Dania zaoferowała to sobie tam pijąc wódeczkę żartowaliśmy, to co sobie kto obetnie. To czy wystarczy sobie obciąć nogę, czy trzeba sobie rękę obciąć, żeby się załapać na ten program duński, żeby na w Danii zostać. W każdym razie, to też a propos jeszcze nauki języków. Ja przyjechałem do Austrii nie znając słowa po niemiecku, poza Wichajster. Wichajster to było jedyne co po niemiecku umiałem i Guten Morgen. No, i po czterech miesiącach przebywania w polskim środowisku, bo mieszkaliśmy w hotelu, w gasthofie, który, w którym byli głównie Polacy, nie pracowałem. No jedyny kontakt z niemieckim to było z szefem tego y, pensjonatu i oglądając telewizję i słuchając radia, Mu musiałem nagle wytłumaczyć herr że żeby mi auto pożyczył, bo tą skodę już sprzedałem parę dni temu, że. Muszę jechać na policję do po pobliskiego miasteczka, i na policji wytłumaczyć, że się zrzekam tego azylu, żeby mi paszport oddali. No i wszystko to byłem w stanie zrobić po niemiecku. To taka tych, że uczymy się 8 lat języka w szkole i nie potrafimy się dogadać, bo się uczymy gramatyki. My się nie powinniśmy uczyć gramatyki, tylko powinniśmy się uczyć dogadać, a uczymy się dogadać gadając, na migi, zapamiętując zdania całe, jak chciałem rozmienić pieniądze w banku, to pytałem się kolegi, który mówił po niemiecku, jak to, jak to będzie, jak to będzie po niemiecku. I on mi mówił zdanie, ja powtarzałem to zdanie trzy razy, aż go zapamiętałem, nie pytałem się, a w jakim to jest czasie. Kogo to obchodzi, w jakim to jest czasie? To zdanie tak brzmi i tak je trzeba powiedzieć. Tak się dzieci uczą. Dzieci się nie pytają, mamusi, mamusi, od to było w czasie przeszłym, czy przyszłym. Tylko dziecko powtarza po mamie. I tak się uczy języka. Więc po tych czterech miesiącach dukałem coś tam po niemiecku. Herr mi pożyczył samochód. Nawet nie swój, tylko od jakiegoś klienta, co przyszedł na obiad. Kluczyki do Renówki, czwórki. Pojechałem do Neukirchen na policję. Wytłumaczyłem o co chodzi, oddali mi paszport, no i udało mi się w terminie wyjechać. I następnego dnia polecieliśmy do Wiednia. Austriackimi liniami w Wiedniu się przesiedliśmy do samolotu TWA Charter, który pełen samolot emigrantów z różnych miejsc w Austrii i Niemiec tam zwieźli ludzi, i cały charter TWA 747. Poleciał do Nowego Jorku. Troszkę się spóźnił samolot, więc potem był problem, żeby z Nowego Jorku do Charlotte się przeprowadzić. Do Charlotte wylądowaliśmy dopiero o północy, co miało takie znaczenie negatywne, w sumie o czym się później dowiedziałem, że telewizja na mnie czekała. W Charlotte na lotnisku czekała na mnie telewizja, bo byłem drugą rodziną imigracyjną tej fali solidarnościowej, tak to nazwijmy, która przyleciała do, do Charlotte. No, ale jak nie zdążyliśmy na dziennik o 11, no to yy, tak zwana dupa zbita, to już nikogo to nie interesuje. To już była wczorajsza wiadomość, dzień dzisiejszy, ma nowe wiadomości nikt nami się nie interesował. Był jeszcze jakiś wywiad do yy, gazety, także w gazecie. Rozmawiałem z kimś w gazecie o, o moich przygodach. No, ale, ale tak to wyglądało. Ale dlaczego do Charlotte wylądowaliśmy? Znaczy, myśmy wylądowali w Charlotte. Reszta grupy z stojałem, bo tam było jeszcze parę osób, i pojechali dalej do Spartanburga, bo siedziba Tołstoja była w Spartanburgu. Spartanburg to jest jakieś miasteczko 150 km w stronę Atlanty, z Charlotte na południowy zachód, gdzie w tej chwili jest fabryka BMW produkująca X5, X6, X7. Ale wtedy tam jeszcze nie było fabryki BMW, tam była siedziba Tolstoja, i pani dyrektor tej, tego lokalnego oddziału Tolstoja była zakochana w panu profesorze Zbisz, Zbyszku Rasiu. Zbyszek Raś był profesorem matematyki na Uniwersytecie w Szarlot. Bardzo przystojny chłopak, yy, miły, sympatyczny gość, i my tą historię od niego znam. Bo nam, on nam zdradził tajemnicę, skąd myśmy się wzięli w Charlotte. Bo Suzan tych imigrantów wiozła tam do Spartanburga, ale Suzan się podkochiwała w Zbyszku, a Suzan była brzydka jak noc. Uwierzcie mi, bo w ogóle ruda, piegowata, i w ogóle rude piegowate są przepiękne bardzo często. Ale rude dziewczyny ma to do tego, że są albo piękne, albo bardzo brzydkie. A Suzan miała taką końską twarz. no no, nie była, nie, nie była Miss Universe, tak to nazwijmy. A Zbyszek, przystojny facet. Zbyszek, naprawdę przystojny facet, o ile się znam na męskiej urodzie. Więc ona, żeby mieć pretek, żeby Zbyszkę odwiedzać, to wymyśliła, że nas tutaj usadowi w Charlotte, bo my mieliśmy trochę. College background, że znaczy studiowaliśmy w Polsce przed wyjazdem, ja na Politechnice, moja żona na Akademii Medycznej, więc stwierdziła, że Charlotte to jest uniwersytecki ośrodek, więc ona nas, to będzie dobry prytek, żeby nas tu umieścić, i, no i tak zrobiła. I potem nas odwiedzała raz w tygodniu, w soboty. Zwykle się zasiedziała na herbatce do późna, patrzy na zegarek, mówi: O, już ósma wieczór, to już za późno, żebym wracała do Spartanburga. No to chyba pójdę do Zbyszka, się przenocuję u niego. No i Zbyszek się nam potem skarżył, że. No i przychodzi do niej Susan w sobotę wieczór, no to musiałem jej odstępować sypialnie. Sam spałem na, na kanapce w living roomie i, i nigdy nie byłem wyspany w niedzielę. Jedyny dzień, gdzie mogłem się naprawdę wyspać, to się nigdy nie wyspałem, bo, bo musiałem spać na tej niewygodnej kanapce. Taka była historia. Zbyszka, Suzan i nas, który wylądowaliśmy wylądowaliśmy w Charlotte. Jak wylądowaliśmy na tym lotnisku? To przyjechali jacyś ludzie, no właśnie, była Suzan i, i nie pamiętam, parę osób, było ze, ze dwie czy trzy osoby, dwie osoby chyba jakieś, Suzan i jeszcze ktoś. Odebrali nas z lotniska, wsadzili nas do samochodu i. Zawieźli nas do mieszkania, które mnie się wydawało w ogóle jakimś szczytem luksusu, bo to był taki segment, bliźniak w segmentowej zabudowie. Na dole był living room i kuchnia, były schody na górę i na, górę, na górze był malutki przedpokoik i dwa pokoje jeden na lewo, drugi na prawo dwie sypialnie. Potem się zorientowałem, że to nie były sypialnie, tylko to była jedna sypialnia i szafa. Jeden pokój to była szafa, bo szafa od pokoju się różniła tylko tym, że nie było tam klimatyzacji. Był pokój z oknem, nie było dywanów na podłodze, tylko jakieś, nie wiem, tam linoleum było chyba, coś wykładzina tego typu, ale no i nie było tam łóżka. Natomiast w drugim pokoju było łóżko, i, no i tam była też łazienka. Na dole była ubikacja z wykładzem walką, tylko a u góry była łazienka z wanną i prysznicem. Pokój mieszkanko super, fantastyczne, bardzo nam się tam podobało przez pół roku. Po pół roku nam się przestało podobać, bo nas okradli, wyczyścili, zabrali mi telewizor i gotówkę, jaką miałem. I po prostu wtedy się zorientowaliśmy, że to nie jest dobra dzielnica, że my mieszkamy, nie dość, że na tym osiedlu, to mieszkają sami Murzyni, sami Kolorowi i byliśmy tam chyba jedynymi białymi jak tam mieszkali, to na dodatek nasze mieszkanie było ostatnie przy parku, był ten budynek w którym się mieściło tam pięć mieszkań chyba I, i ten nasz to nasze mieszkanie było na samym końcu a za tym był już, był już taki lasek więc złodziej jak wyszedł z lasku żeby się włamać do kogoś, no to miał naturalny wybór, że się włamuje do tego pierwszego, bo ten, nikt go tam na końcu nie zauważy i nas tam wyczyścili i, I wtedy była pierwsza przeprowadzka. No ale miały być filmy 15 minutowe, a ja już tu skończyłem to 15 minut, więc napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba ta historia. Czy chcecie dalej słuchać mojej historii o pobycie w Ameryce? Wiecie, że jestem gadułą. To, gdzie mieszkałem, nagrałem kiedyś we vlogu niedzielnym, więc teraz tutaj już widzicie, gdzieś się wyświetla ten vlog niedzielny z tych moich mieszkań. Możecie zobaczyć ten mój pierwszy apartament, w którym mieszkałem, a ja postaram się za, za dzień, dwa, trzy, nagrać kolejny odcinek tego, jak wyglądał mój. Pobyt w Ameryce od samego początku, gdzie pracowałem, jak to, jak to wszystko wyglądało. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Aha, jeżeli macie jakieś pytania, to też pytajcie, to zawsze przy okazji tych kolejnych filmów będę mógł na nie odpowiedzieć. Trzymajcie się, baj.